To już piąty raz w Uciechowie, Uciechowska Biesiada, mały jubileusz. Oprawa jak zwykle ciekawa, ponieważ występują zespoły folklorystyczne z Dolnego Śląska, czasami również spoza. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Uciechów Moja Wieś oraz Zespół Uciechowianki. To jedna z trzech takich dużych imprez folklorystycznych na terenie naszej gminy. Wcześniej, kilka tygodni temu, Maciejowe Śpiewanie, teraz Uciechowska Biesiada. No i pod koniec sierpnia tradycyjne bukowińskie spotkania. Pokazują, że to co najciekawsze, najlepsze i z tradycjami w gminie Dzierżoniów zawsze jest również na pierwszym miejscu. Ludzie się dobrze bawią, widać po osobach, którzy przyjeżdżają z własnymi siedziskami, zaplanowane wizyty, nieprzypadkowe, jeżdżą często ze swoimi zespołami, wspierają, kibicują. Przed chwilą słyszałem nowe piosenki w wykonaniu zespołu Uciechowianki, to widać, że to nie tylko to co do tej pory, ale również coś nowego wprowadzają. Szczególnie, że jest to impreza o charakterze biesiadnym, gdzie oczekujemy takiej wspólnej zabawy. Dzisiejsza biesiada w Uciechowie jest jedną z wielu imprez, które są dofinansowane przez starostwo. Widzimy w tym głęboki sens, ponieważ warto kultywować tą kulturę ludową na terenie naszego powiatu, przekazywać ją młodszym pokoleniom, bo niestety no, te pokolenia starsze, tak jak ja również, niedługo odejdziemy. Jeżeli nie przekażemy teraz z tego młodszym mieszkańcom naszego powiatu, to po prostu zaginie i tej kultury nie będzie. To będzie takie martwe hasło, które w ogóle nie będzie funkcjonowało. Warto to robić, warto dofinansowywać, warto patrzeć, jak się ludzie integrują, jak się bawią. No przecież to też jest sens naszego życia. Gmina Dzierżoniów jest bogata zespołem folklorystycznym. No tak, jest ich sporo. One są pod opieką naszej biblioteki gminy Dzierżoniów, która im patronuje. Niektórzy mówią, że od tego nadmiaru boli głowa, ale jak dobrze boli, to nie jest problemem. Na ile to można, wspieramy oddolność mieszkańców w tym zakresie. Na pewno moglibyśmy obdzielić sąsiednie gminy naszymi zespołami, ale one się u nas dobrze czują, dobrze się prezentują. Myślę, że to jest to, co na terenach wiejskich jest ważne. Jakby powrót do korzeni w wielu przypadkach, ale również nowa formuła, która będzie się podobała również młodym pokoleniom. A młode pokolenie chce kultywować te tradycje? Wydawało mi się kiedyś, że nie chce. Natomiast dzisiaj doskonale widzę, że tak nie jest, że też są zainteresowani, że chcą, może akurat nie w formie zespołów takich pieśniarskich, natomiast w innej formie, tak, są zespoły taneczne, które kultywują kulturę tańca ludowego i to widać. Warto naprawdę też do tych rzeczy dofinansowywać, bo to nie zaginie, to będzie trwało i to jest częścią naszego życia. Zespół co tu mówić, przecież sami wiecie, gra i śpiewa rozwesela w tym naszym powiecie.